Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj przede wszystkim o pierwszej lidze piłki ręcznej mężczyzn. W zaległym spotkaniu z piątej kolejki Gwardia Koszalin mierzyła się przed własną publicznością z Tytanami Wejherowo. Zdecydowanym faworytem była drużyna koszalińska, choć rywale również chcą się przełamać, bowiem do tej pory nie wygrali żadnego spotkania. Gwardziści prezentowali się dobrze w tym spotkaniu, szczególnie w drugiej części pojedynku zdominowali rywalizację i odnieśli zwycięstwo. Jak to wyglądało? Skrót z tego spotkania przed nami, a także pomeczowe wypowiedzi. W zaległym meczu z piątej kolejki pojedynków Gwardia Koszalin mierzyła się we własnej hali z Tytanami Wejherową. Koszalianie byli zdecydowanymi faworytami tej konfrontacji. Początek spotkania i pierwsza bramka w tym meczu dla drużyny przyjezdnej Paweł Pitucha. W odpowiedzi dla Gwardii Patryk Kiciński. Długotrwała wyrównana walka, tutaj bramka dla zespołu przyjezdnego Huberta Kosa. Stan meczu wyrównuje Mykola Maliarewicz. Od tego momentu gwardziści dorzucili jeszcze 3 trafienia z rzędu. Serię kończy trafieniem Dawida Szcześniaka. Gwardia w tym momencie prowadziła 7-4. Kolejna bramka dla naszej drużyny i ponownie Dawid Szcześniak. Chwilę później Tytani starali się zmniejszyć stratę. Gol dla gości Przemysława Wambiera. W końcówce pierwszej połowy gwardziści zaczęli wypracowywać sobie sporą przewagę. Najpierw bramkę zdobywa z numerem 14 Patryk Kiciński. Serię 3 bramek z rzędu kończy trafienie Michała Derdzikowskiego. Wynik po pierwszej połowie ustala Radosław Sałata. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 14-11 dla zespołu koszalińskiego. Początek drugiej części to zdecydowana dominacja Gwardii. Bramkę dla naszej drużyny zdobywa Maksim Kruczkow. Serię 4 bramek z rzędu kończy trafienie Mykoli Maliarewicza. W tym momencie gwardziści prowadzili 18-11. Rywale starali się zmniejszyć dystans. Tutaj bramka Pawła Pituchy. Gwardia cały czas kontrolowała przebieg gry. Kolejna bramka dla naszego zespołu. Patryk Kiciński. Odpowiedź rywali. Przemysław Wambier. Kolejną serię gwardziści zanotowali między 46 a 48 minutą. Bramka dla naszej drużyny Jakuba Słodkowskiego. A serię kończy trafienie Mykoli Maliarewicza. W tym momencie gwardziści osiągnęli swoje najwyższe prowadzenie w meczu wynoszące 9 bramek. Rywale starali się zmniejszyć dystans. Bramka Przemysława Wambiera. Jeszcze w końcówce gol dla zespołu koszańskiego Marka Jakutowicza. Wynik spotkania ustala trafienie dla gości Radosława Sałaty. Ostatecznie Gwardia pokonuje Tytanów Wejherowo 33-25. Dla zespołu koszańskiego 12 bramek zdobył Mykola Maliarewicz, 8 Patryk Kiciński. Dla zespołu przyjezdnego Przemysław Wambier 9, 8 Radosław Sałata. Uważam, że Gwardia wygrała dzisiejsze spotkanie zasłużenie. Myśmy popełnili za dużo prostych błędów. Fakt faktem, 4 podstawowych zawodników przez ostatnie 3 tygodnie nie trenowało u nas, co było widać
przede wszystkim u naszego lidera, czyli u Wambiera, Przemka, który miał bardzo znikomą skuteczność i podejmował no, po prostu złe decyzje. Ale to trudno. Chorował, nie było go. Bierzemy to na swój karb. Mimo wszystko uważam, że podjęliśmy walkę. Gdyby nie ten słaby początek w drugiej połowie, gdzie straciliśmy z własnych błędów prostych od razu 4-5 bramek, wynik mógłby być zdecydowanie lepszy dla nas, ale Gwardia, tak jak na wstępie zaznaczyłem, wygrała to spotkanie zasłużenie i to nie podlega dyskusji. Powiem tak, że był ciężki mecz. W początek graliśmy my nie swoje to, co my umiemy grać, bo na przykład z Olsztynem był lepiej początek niż to dzisiaj. Nie wiem, czego tak się dzieje z nami, bo mecz gramy dobrze, mecz gramy jakoś nie swoim. No, ale w drugiej połowie troszeczkę trener nam w szatni tam dał troszeczkę po głowie. Także wyszliśmy drugą połowę już lepiej początek. I myślę, że ta druga połowa początek zrobił ten wynik, że my wygraliśmy. A tak by mógłby być troszeczkę inny. W ostatnich spotkaniach mieliście problemy właśnie z końcówkami, z drugimi połowami. Dzisiaj to było odwrotnie, że pierwsza część gdzieś tam jeszcze zostaliście w szatni, a w drugiej części już gdzieś tam kontrolowaliście mecz. No tak jest, ale powiem tak, że nie wiem, czemu tak ona się dzieje, że zaczynamy pierwszą połowę dobrze, a druga jest końcówka źle. Chociaż trenujemy dobrze, mamy z Bartkiem takie treningi z trenerem, którym biegamy za dużo i wystarczy nam sił, ale jakoś nie wiem, może realizacja albo coś jeszcze nam jakoś tak miesza w końcówkę, może i za tego, także nie mogę na to dać odpowiedzi dokładnie. Nawet tak uderzyliśmy w takie tony, jakby ten mecz był przegrany, a tymczasem mecz wygrany i to jednak zdecydowanie, a ty popisałeś się naprawdę znakomitą skuteczność na 12 bramek, to mówicie. Ale to nie, no to powiem, to jest dziękuję drużynie, która grała na mnie, że dawali tego szansę, ale też za dużo nie rzuciłem, chociaż muszę zrzucić to, co mnie dały chłopaki, ale także no to jest, nie wiem jak to powiedzieć, to jest gra zespołu po prostu. I musimy grać jak zespół i być jak zespół ogólnie zawsze. Ja przede wszystkim dziękuję zespołowi Tytanów za walkę, bo rzeczywiście pierwsza połowa była dla nas bardzo ciężka, druga no już troszeczkę było łatwiej, bo początek mocno przycisnęliśmy i od razu był efekt tego. No, my też mieliśmy swoje problemy. Po meczu z Olsztynem byliśmy na izolacji, więc te treningi się nie odbywały. Mieliśmy mało tych treningów. Na dzień dzisiejszy akurat jeszcze wyszło tak, że nie mogliśmy skorzystać z dwóch podstawowych zawodników, co też wpłynęło na pewno na styl gry i jakość gry. Wynik nas cieszy, bo w takich czasach, gdzie właśnie tutaj czy zespół gości, czy nasz, mamy takie, a nie inne problemy z treningami zdrowotne. No uważam, że dla nas jest to plus, ale naprawdę zmagamy się w głowie z problemami, które dotyczą nie tylko nas. No i to na pewno też ma swoje odzwierciedlenie na boisku. Panie trenerze, ale wygraliście mecz. Tak, wygraliśmy, ale na pewno nie jesteśmy zadowoleni do końca z postawy i to gdzieś tam taka nutka jest no tego tonu takiego bez szczęścia zbytnio. Na pewno się cieszymy, bo te punkty dla nas są potrzebne. Jak mierzymy wysoko, musimy wygrywać u siebie. No na pewno to jest pierwsze spotkanie, które gramy bez publiczności i to też miało wpływ, myślę, w głowach, bo zawsze mamy tutaj bardzo dobry doping, głośny i to niesie nas, to jest taki nasz ósmy zawodnik. Dzisiaj tego zabrakło, no ale musimy się odnaleźć w rzeczywistości, która jest. Trenerzy na przerwie, Nikola powiedział, że dostali po głowach od trenera. Co to miało znaczyć? Nie wiem, to może ja byłem w innej szatni. Nie, no powiedzieliśmy sobie, jak mamy grać, co mamy grać, w jaki sposób, żeby to zafunkcjonowało. I dopiero można powiedzieć, że w drugiej połowie tak jakby dotarło do nas, że jak zmienimy styl gry, odbije się to też na wyniku. I też tak miało miejsce. No, w końcówce niepotrzebnie daliśmy się troszeczkę w bieganinę. Ale summa summarum jesteśmy zadowoleni z tego, że w drugą połowę weszliśmy, bo tak jak tutaj Kola wspomniał o pierwszej połowie, to ja tutaj widzę bardziej drugą połowę, dlatego że mecz trwa 60 minut i te elementy, które są ciężkie, a później wychodzimy na plus, są znacznie lepsze i budują tą psychikę w pozytywny sposób, nieodwrotnie.
Gwardia wygrywa swoje spotkanie zaległe i znacząco awansuje w ligowej klasyfikacji. Jest tuż za podium. Zatem zobaczmy, jak wygląda sytuacja po zaległym pojedynku z Tytanami Wejherowo, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Dla przypomnienia, zaległy pojedynek Gwardii Koszalin z Tytanami Wejherowo z piątej kolejki. Zwycięstwo gwardzistów 33-25. Aktualna sytuacja w tabeli: na czele MKS Grudziądz 14 punktów, po 12 mają KPR Elbląg i Warmia Olsztyn, 10 punktów Gwardii Koszalin i czwarta Lokata. 9 ma GKS Żukowo, 8 Nielba Wągrowiec, 7 Sokół Kościerzyna, 6 SMS Gdańsk i USAR Kwidzyn, 3 punkty SMS-u Kwidzyn i bez punktu Tytani Wejherowo. Program najbliższej kolejki: w sobotę Gwardia zmierzy się we własnej hali z SMS-em Gdańsk. W pozostałych spotkaniach GKS Żukowo podejmuje KPR Elbląg, Sokół Kościerzyna zmierzy się z Warmią Olsztyn, MKS Grudziądz podejmuje USARa Kwidzyn i Nielba Wągrowiec walczyć będzie z Tytanami Wejherowo. Przechodzimy do Superligi Piłki Ręcznej Kobiet. Młyny Stoisław Koszalin zagrały we własnej hali z ekipą KPR Gminy Kobierzyce. Pierwsza część meczu zdecydowanie dla zespołu koszańskiego i prowadzenie po tej odsłonie 14-10. W drugiej części zdecydowanie lepiej prezentowały się zawodniczki KPR-u. Pozwoliły naszym szczypiorniskom zdobyć zaledwie 6 bramek przy zdecydowanej swojej przewadze. Ostatecznie KPR Gminy Kobierzyce wygrywa to spotkanie 22-20. 5 bramek dla naszej drużyny zdobyła Julia Andrzejczuk, 4 Anna Mączka. Pomeczowe wypowiedzi przed nami. Pierwsza połowa bardzo słaba w naszym wykonaniu, zupełnie bez rytmu w obronie. Moje zawodniczki nie mogły znaleźć tempa gry w obronie. Na szczęście wyciągnięte wnioski w przerwie spotkania i znakomita druga połowa w obronie. Bardzo mało straconych bramek w drugiej połowie. My nie rzuciliśmy dużo więcej, ale jednak dwie więcej. No właśnie, zatrzyma się rywala na tak małym, na takim małym poziomie bramek w drugiej części, no to już pokazuje, właściwie przez większą część tej drugiej połowy tylko 4 bramki stracone, to spowodowało to, że miałyście trochę ułatwione zadanie. Tak, ale przypominam, że było to głównie dzięki naszej dobrej grze w obronie i grze bramkarki. Także cieszę się, że Koszalin nie mógł znaleźć na nas lekarstwa w tej drugiej połowie. Liga jest wyrównana, wszystkie mecze są, można powiedzieć, na styku, przegrywamy dwoma bramkami, prowadząc do przerwy 14-10. Graliśmy bardzo dobrze i ofiarnie w obronie, straciliśmy tylko 22 bramki, natomiast był moment, w którym mieliśmy małe problemy, jeśli chodzi o grę w ataku, ale pozycje mieliśmy, później nie rzucaliśmy w to miejsce, które się umawialiśmy. No, liga trwa dalej walczymy. Na dzisiaj 4 bramki do 56 minuty tylko zdobyte, to tak, akurat jak na nasz zespół, bardzo skromny rezultat. Generalnie mecz, w którym padło jeden zespół, rzucił 22, to, czyli też nie rzucił za dużo, my zrzuciliśmy o 2 mniej, więc no, to można powiedzieć, że zespoły postawiły dzisiaj bardziej grę w obronie. Mieliśmy też spory problem, jeżeli chodzi o grę bramkową, ofensywną, skrzydłowych. Dzisiaj w zasadzie tych bramek ze skrzydeł w zasadzie nie mieliśmy. Zespół z Kobierzyc zamknął nam trochę to granie ze skrzydłowymi. No to jest dobry zespół. No, tak jak wspomniałem wcześniej, no, liga jest wyrównana i to jest dopiero pierwsza runda. Mam nadzieję, że pandemia nam nie pokrzyżuje planów i będziemy mogli rozegrać cztery rundy. Tradycyjnie mecze pomiędzy waszymi drużynami dostarczają sporych emocji. Tradycyjnie na początku prowadzi zespół koszański, później wy odrabiacie straty i wychodzicie na prowadzenie. To już tak trochę przekornie dla tutaj kibiców miejscowych jest to bolesne. Dzisiaj co prawda kibiców nie było, ale przed telewizorami byli. Co dla was? No zawsze szczęśliwie, że właśnie ta druga połowa w waszym wykonaniu zawsze jest lepsza. Fajnie, że tak się ułożyło, że akurat wyszło na naszą korzyść. Bardzo źle zaczęliśmy mecz, bardzo słaba obrona, w ogóle nie zrealizowaliśmy naszych założeń. Fajnie, w drugiej połowie super się odbiłyśmy, rzuciły nam bardzo mało bramek, obrona zafunkcjonowała bardzo fajnie. To był eksperyment, bo nigdy wcześniej w sumie tego nie ćwiczyłyśmy, ale fajnie, że się udało. 3 punkty mamy, więc jest super. No ta obrona tak wyglądała, że tak gdzieś bardzo wysoko wychodziłyście, uniemożliwiałyście rozegranie akcji tutaj gospodyniom. No to zafunkcjonowało, a rywalki miały problemy przede wszystkim ze skutecznością w ataku. Tak, myślę, że je zaskoczyłyśmy. Fajnie to wyglądało, każda sobie pomagała. Dodatkowo by atakowała czy rywalacyjnie w bramce, więc no
wszystko wyszło tak, jak powinno. KPR Gminy Kobierzyce tutaj nam nigdy nie ułatwiał sprawę. Dzisiaj spotkanie w pierwszej połowie wydawało się, że macie pod kontrolą, ale w drugiej części no, chyba skuteczność was troszeczkę zawiodła. No, tak jak widzimy, wynik jest on dość niski, także wychodzi na to, że po prostu nasza obrona dobrze funkcjonowała. Nie potrafiłyśmy w pewnym momencie, mimo korzystnych sytuacji rzutowych, wykorzystać to na bramkę. I niestety w tym momencie przegrywamy z KPR-em. W tej lidze nie ma już łatwych meczów, nie ma łatwych przeciwników, także nigdy nie możemy odpuszczać, mimo że była przewaga bramkowa na naszą korzyść. Zaczęłyśmy drugą połowę, jakby było 0-0. Niestety no, w dniu dzisiejszym coś nie zafunkcjonowało. No właśnie, co nie zafunkcjonowało. Atak, obrona właściwie, do walki zatrzymane na poziomie 22 bramek, co pokazuje, że obrona była dobra. Brakowało chyba jednak trochę opcji w ofensywie. Myślę, że tak, bo wybraniałyśmy piłki nie z drugiej kontry, z kontry w drugie tempo, nie wykorzystywałyśmy ataku i nie przerabiałyśmy tego na bramki. Kiedy nie trafiamy kontry, jednak skrzydła są podcięte i ciężko było nam się po prostu może w pewnym momencie podnieść. Ciężko mi w tym momencie cokolwiek powiedzieć, bo gdybym wiedziała, to byśmy nie przegrały. Podsumowanie tego, co się działo w ostatniej kolejce pierwszej rundy zmagań w Superlidze piłki ręcznej kobiet, tabela i zapowiedź tego, co będzie się działo już w najbliższy weekend. Wyniki siódmej kolejki spotkań w Superlidze. Młyny Stoisław Koszalin przegrywają we własnej hali z KPR-em Gminy Kobierzyce 20-22. Eurobud JKS Jarosław wygrywa na wyjeździe ze Startem Elbląg 26-21. Mecze przełożone Ruchorzów Piotrkowia i Zagłębie MKS Perła Lublin. Oto tabela. Na czele MKS Perła Lublin z dorobkiem 15 punktów, na drugiej pozycji KPR Gminy Kobierzyce również 15 i tyle samo punktów ma Zagłębie. Na czwartej pozycji Piotrkowia Piotrków Trybunalski, Młyny Stoisław Koszalin z 8 punktami na 5 miejscu, 7 oczek ma Start, 4 Eurobud i bez punktu Ruchorzów. Program ósmej kolejki. Młyny Stoisław Koszalin w najbliższy piątek zmierzą się ze Startem Elbląg. Eurobud JKS Jarosław podejmie MKS Perłę Lublin. Ruch Chorzów zmierzy się z KPR-em Gminy Kobierzyce. Zagłębie walczyć będzie z Piotrkowią. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa za tydzień. Do zobaczenia.